A dylematy były straszne. Pomyślcie, co byście zrobili, gdyby była perspektywa, że zamordują wam bliską osobę, tak? I mówią, to podpisz, to nie zamordują. Strasznie. A czy na przykład pan mecenas mówił ci coś o strachu na przykład? No bo jak ja bym uczestniczył w takim procesie, jest nas trzech mecenasów i widzę, że tak, mojemu koledze zamordowano mamę, tutaj chcą mi zamordować drugiemu koledze jego syna. Czy on nie odczuwał strachu? Czy on ci w ogóle coś o tym mówił, takie teraz ludzkie uczucia, jak on to przełamywał, jak on... Pan premier Olszewski, a to wynikało z jego natury, był niezbywale spokojną osobą. On bardzo spokojnie podchodził do wielu rzeczy. Każdy obawiał się, ale to, że go inwigilowano, że go podsłuchiwano, że jego życie również było zagrożone, bo nieraz były takie sytuacje, on przyjmował to na spokojnie, że to tak musi być. Nie starał się, znaczy starał się robić swoje, i to zawsze było jego słowo, róbmy swoje, czy starajmy się robić to, co możemy jak najlepiej, na pewne rzeczy nie mamy wpływu. I ja byłem zawsze bardzo ekspresywny, taką ekspresyjną osobą, bardzo żywiołową. On tonował w dobrym tego słowa znaczeniu, że pewne rzeczy się nie zmieni. Znaczy, to, że komuna może jeszcze trwać, to będzie trwało. Ale przyjdzie taki czas, że upadnie. To, że będą inwigilowali, że mogą nastąpić na życie, to mogą, a jak się pokaże słabość, no to będzie jeszcze... Nie, inwigilacja, bo prosta metoda na inwigilację jest taka, po prostu zachowuj się tak, żeby się niczego nie wstydzić, to mogą cię inwigilować. No, ale co innego, jak ci mordują mamę, tak? Znaczy, to no, już jest coś więcej niż inwigilacja. To prawda, ale pokazanie słabości też nie... Znaczy, to trzeba było się ulec. Pan premier Olszewski był z tego pokolenia przedwojennego, przeżył drugą wojnę zresztą jako żołnierz szeregów. Brał udział w bardzo krótkim epizodzie powstania warszawskiego na warszawskiej Pradze, bo on tam bardzo krótko nie rozwinął się jakoś szczególnie, ale tak, miał 14 lat, ale też i wcześniej opowiadał, jak na przykład były wagony kolejowe na bocznicy na Pradze, jak włamywali się do tych wagonów, żeby coś wykraść Niemcom. No po to, żeby po prostu być na życie, bo się żyło bardzo, bardzo ciężko, bardzo biednie i zabranie jakiejś puszki konserw czy jakiegoś ubrania powodowało, że albo było co zjeść, albo można było to ubranie się czy samemu założyć, czy gdzieś sprzedać i coś do jedzenia kupić. Więc takie ryzyko, gdzie się wchodziło i można było niemalże każdego dnia zginąć, powodowało, że te osoby troszeczkę inaczej patrzyły na to wszystko, co miało miejsce później. Troszeczkę z takim większym dystansem. Każdy, kto przeżył ten dramat, już ma inne spojrzenie na, tak mi się wydaje, taką gehennę, jaką była II wojna światowa, to ma zupełnie inne spojrzenie na te zagrożenia, które są i na to darowane życie, bo de facto każdej z tych osób życie w jakimś sensie darowano. Ale jednocześnie był niesłychanie spokojny. To też taka anegdota, kiedy mówimy, odchodząc od takiego fizycznego zagrożenia, ale też to świadczy o pewnej ekspresji człowieka, czy umiejętności godzenia się z tym, co jest, to mówię o debacie publicznej. Wielokrotnie zdarzało się tak, że został nieuczciwie, niesprawiedliwie pomówiony, czy w takiej dyskusji nawet zwykłej ludzkiej ktoś go obrazał. Dzisiaj w debacie publicznej, jak siedzimy, to niemalże codziennie w studiu telewizyjnym słyszymy, jak politycy się nawzajem obrażają. I opowiedziałbym wtedy, panie premierze, a pan zawsze tak spokojnie. Pan w zasadzie, no, ja tu wzburzony, mówię, no proszę, ten na nas tutaj tak obraził, powiedział na pana coś takiego, bo na mnie, ja już tego nie mogę znieść, żeby... On, panie Bartku, ja miałem taką historię, kiedy jeszcze pracowałem w Ministerstwie Sprawiedliwości, bo pierwsza praca pana premiera Olszewskiego po tym, jak ukończył studia na Wydziale Prawa, to było zgodnie z nakazem pracy, bo tak się wtedy odbywało, skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości i wówczas jego przełożony, jakiś taki najgorszego sortu ubek, poniewierał, nim wiedział, z jakiej rodziny podchodzi pan premier, jak jest nastawiony, czy domyślał się. No i traktował go w sposób nie najlepszy. Powiedział, że w zasadzie to gdzieś tam na prowincję za chwilę wyśle i tu się skończy jego kariera. No i pan premier zirytowany, zdenerwowany wszedł do toalety i spotkał tam jeszcze przedwojennego adwokata w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nawiązała się rozmowa, on opowiada, no, że z jakim gamoniem musi jednym słowem mieć do czynienia i czym to grozi, że jego nerwy są strzaskane. Mówi, pan jest młodym, mecenas mówi do pana premiera, pan jest młodym człowiekiem, później to tak powtarza zawsze pan premier, pan jest jeszcze młodym człowiekiem. Pan musi się nauczyć jednego, że małpa jest w stanie zrobić wszystko, pana opluć, obrzucić piaskiem, ale nie jest w stanie zrobić jednej rzeczy. Małpa nie jest w stanie pana obrazić. I to jest taka dobra rada dla nas, kiedy toczymy spory publiczne, tu jest trochę polityków, ale wszystkie osoby, które gdzieś biorą udział w różnego rodzaju dyskusjach. Małpa nie jest w stanie obrazić, a prowokacja z drugiej strony może mieć
niesłychanie poważne konsekwencje. Zresztą pan premier zawsze przed tym mnie przestrzegał, przed różnego rodzaju prowokacjami, które w takim ogólnym wrażeniu mają odnieść korzyść, są wynikiem ludzkich emocji. No, jeżeli zawsze może godzimy się na to, na niesprawiedliwość, która się dzieje, ale koszty tej prowokacji, koszty naszego wybuchu mogą być opłakane w skutkach, znaczy nie do powetowania, mogą się nie dać naprawić. I pamiętam chociażby sytuację prowokacji bydgoskiej i wielu innych, w których pan premier brał udział, czy jako doradca, czy jako adwokat, czy jako obrońca, i zawsze przestrzegał, żeby chociażby to środowisko, które wtedy w tym wielkim ruchu Solidarności brało udział, żeby nie dało się sprowokować, bo o to chodzi w drugiej stronie, żeby sprowokować, zniszczyć, jeszcze przedstawić w jak najgorszym świetle i mieć podstawy do tego, żeby to środowisko zlikwidować. I to mu przyświecało później także w jego karierze tej politycznej już po latach 90. Czy można zaryzykować tezę, że on chciał przenieść standardy polityki życia publicznego II Rzeczpospolitej w III? Czy to by było zbyt daleko? Zdecydowanie był w ten sposób wychowany. Tego się... To nie jest kwestia chęci przyniesienia, to jest kwestia natury człowieka. Jeżeli ktoś jest w pewnych standardach wychowany, to nie przyjmuje do wiadomości, że te, które są dzisiaj, mogą być gorzej. On chce je w sposób naturalny zaszczepić. To się odbywa właśnie w sposobie debaty publicznej, w słowie pisanym czy mówionym. To też bardzo ważna taka opowieść, kiedy był już doradcą pana prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Ja byłem jego sekretarzem, jego asystentem. Wielokrotnie przynosiłem jakieś dokumenty, które wracały stamtąd na nowo napisane. Nie pokreślone, na nowo napisane. Taki był szacunek pana premiera do słowa pisanego. Tak jak do słowa mówionego, również do słowa pisanego. I było takie szczególne zdarzenie. Pamiętam, to było chyba w 2009 roku, przed uroczystościami księdza Jerzego w kościele na warszawskim Żoliborzu. Pan prezydent Lech Kaczyński poprosił, żeby przygotować dwa zdania, które dotyczyłyby księdza Jerzego, które by tamten czas podsumowały jakoś, no bo musiał coś prezydent powiedzieć. Ja siedziałem w pokoju z panem premierem Olszewskim, jeszcze jedna osoba, pan Seweryn Jaworski, to był taki działacz solidarnościowy warszawski, bardzo, bardzo zacny. Pan premier pracował nad tymi dwoma zdaniami półtorej godziny. To proszę wyobrazić, jak mnie wściekłość trzeba się łapała. Dwie godziny siedzieć nad dwoma zdaniami. Ale to były takie zdania, w których każdy przecinek miał znaczenie. I w polityce, którą uprawiał pan premier Olszewski, w to, w jaki sposób prowadził swój rząd, a później partię, w której był czy liderem, czy członkiem, czy później doradcą, dokładnie tak wyglądały. Każde słowo, każdy gest miało znaczenie, nie było puste, nie było na pokaz, nie były po to, żeby media to ładnie sprzedały, tylko miały głęboki sens. Jestem przekonany, gdyby ta przedwojenna, nie polityka, polityka przedwojenna, też wcale nie to rozmawialiśmy z Jankiem, a tu jadąc, nie była idealna, ale te standardy, gdyby zostały przeniesione w lata 90. i dzisiaj, to byśmy mieli Polskę dużo lepszą. I mam nadzieję, że jeszcze o tym za chwilę coś powiem. Jeśli mogę, ja jeszcze dwa pytania i zaczynamy rozmowę, dyskusję, pytania od państwa, ale no, nie ukrywam, że to pytanie jest dla mnie bardzo ważne. Co pan premier Olszewski mówił o księdzu Popiełuszko? Bo oni się znali jeszcze przed morderstwem. Co o nim opowiadał? Jaki on był? Czy coś ci opowiadał takiego szczególnego, znaczy, księdzu Jerzy? Był... Odnośnie całej tej sprawy widać, że ta sprawa na nim wywarła duży wpływ. Być może właśnie na tych doświadczeniach pana Piesiewicza czy pana mecenasa Grapińskiego, bo był bardzo ostrożny we wszelkiego rodzaju sądach. Zresztą to nie tylko sprawa księdza Jerzego, bo później była na przykład sprawa księdza Niedzielaka, księdza Zycha, bo to ksiądz Jerzy był jednym z pierwszych, który został zamordowany. Księdz Niedzielak błogosławił małżeństwo, tak? Tak. Na warszawskich Powązkach tam jest parafia. De facto kościół każdemu warszawiakowi kojarzy się z pogrzebami, bo to jest, no, źle by powiedziałem, kaplica przy kościele, bo to jest piękny kościół. Ale no, obok są warszawskie Powązki, 2-3 miliony osób pochowanych, więc największa parafia w Polsce. I tam się odbywają głównie pogrzeby. Właśnie dlatego tam zaprzyjaźniony zresztą z księdzem Niedzielakiem, który był działaczem, znaczy bardzo zaangażowany w ten ruch opozycyjny, w tajemnicy, w ukryciu po prostu zawierał związek, sakramentalny związek.
małżeński, więc on miał doświadczenie tych wszystkich, nie tylko księdza Jerzego, tych wszystkich księży, już kiedy ze mną rozmawiał. I jasno mówił, że to były prowokacje, że to były celowe działania SBS. Przecież każdy z Państwa, ktoś pamięta lata 90., jak podważano chyba o księdze Zychu, mówiono, że on gdzieś tam po pijanemu pojechał z jakimiś chłopcami. Co, tak, różne takie historie, pamiętam nawet programy takie 997, które realizowały te opowieści, które były prostą esbecką prowokacją i mściły się na ludziach, którzy walczyli o niepodległą Polskę. O księżach, którzy byli naprawdę księżmi niezłomnymi. I takim był ksiądz Jerzy. I wielokrotnie premier podkreślał, zresztą to jest fakt znany, że tak wyglądała mowa obrończa pana premiera, że to była oczywista, esbecka, zaplanowana prowokacja. To nie był, bo tak pamiętamy film Agnieszki Holland, że to była jakaś emocja jednego czy dwóch esbeków, którzy chcieli gdzieś tam panu generałowi Kiszczakowi się zapodobać, awansować i co z tego wynikało, nikt tego... To była od początku zaplanowana komunistyczna prowokacja, która, no, mam nadzieję, że chyba patrząc z perspektywy, nie udała się, że efekty tego morderstwa przyniosły dobre owoce. Ale tak wielokrotnie o tym mówił. Nawiasem mówiąc, ja czuję się w obowiązku o tym powiedzieć tutaj naszej młodszej widowni. Wszyscy znamy niezwykłą postać błogosławionego, daj Boże, już niedługo świętego, wszystkie znaki na to wskazują, księdza Jerzego Popiełuszki, ale kilka lat po jego morderstwie, w 1989 roku, już, uwaga, w czasie trwania obrad Okrągłego Stołu, Służba Bezpieczeństwa, która wiedziała, że będzie za chwilę zlikwidowana, właśnie postanowiła zamordować, i mamy trzy bardzo znane morderstwa kapłanów, księdza Niedzielaka, księdza Suchowolca, księdza Zycha, bestialsko zamordowanych w kwietniu, tak, marcu, to były różne miesiące, ale już w trakcie obrad Okrągłego Stołu jeszcze były mordowane osoby, to warto. I ksiądz Niedzielak, ja wiem, że to mówił o tym ksiądz biskup Jałocha, który, ja nie wiedziałem o tym, że to był siostrzeniec pana premiera, czyli syn siostry pana premiera Olszewskiego. I on na pogrzebie właśnie opowiadał o tym, że była inwigilacja, żona pana premiera Olszewskiego, pani Miklaszewska, to była dziennikarka i po prostu on mecenas, ona dziennikarka i bano się, że będą potworne represje, że ona zostanie zwolniona z pracy za ślub kościelny. I po prostu premier Olszewski, tak, to ksiądz biskup potem powiedział, że on któregoś wieczoru po prostu został po mszy wieczorem, rozmawiał z księdzem Niedzielakiem, właśnie tym, który później był zamordowany w 1989 roku. I właśnie powiedział, że męczy go to, że żyje w związku niesakramentalnym, że chciałby przyjmować komunię, że chciałby... I właśnie w tajemnicy, tak, to kilka osób dosłownie było, tak, przyjęli sakrament małżeństwa. Świadkiem był pan Ziembiński, który był Wojciech Ziembiński, wielce zasłużona postać polskiej opozycji. Tak, tak, tak. I to też taka ludzka cecha, że na przykład on się męczył i dla niego to było ważne też w kontekście nawet jakby dzisiejszych postaw, prawda, że takie to życie chciał być uporządkowane z panem Bogiem. Tak, ale jednocześnie z panem duchowością nigdy się nie obnosił, odróżnienie od takich kandydatów na prezydenta, którzy w świetle kamer prawie że zawierali po wielu latach związek. On to zrobił w tajemnicy dla siebie, dla żony i po prostu dla kontaktu z panem Bogiem. Też lekcja dla nas wszystkich, tak naprawdę, że jak takie głębokie życie duchowe wygląda, nie odnoszenie się tylko. Ostatnie pytanie moje, tak? Bartku, no nie wiem, czy to powinienem zadawać publicznie, ale twoja ostatnia rozmowa, tak? I ostatnie spotkanie. Bo słyszałem, że pan premier Olszewski w szpitalu był ostatnią, znaczy byłeś ostatnią osobą, którą on rozpoznał przed utratą świadomości, tak? Tak, no to akurat jest najbardziej osobisty taki kontakt, bo już ostatni. Ja ostatni raz rozmawiałem z panem premierem. Bo takie rozmowy prowadziliśmy bardzo często, szczególnie w ostatnich latach. Rzadziej u niego w domu, ponieważ no, był już mniej sprawny i miał taki... Ja nie wiem, czy takie... możemy powiedzieć, pan premier tracił wzrok i bardzo się tym krępował. Tak. To był największy problem, że był, no, prawie nie widział i był
Obawiam się tego, że może koszula jest niewłaściwie zapięta, że może ta marynarka może nigdy specjalnej uwagi do ubioru nie przywiozła, tak jak Jarosław Kaczyński, ale miał świadomość, że no jest nieuczesany, nieogolony, źle się z tym czuł, więc coraz rzadziej były te spotkania w domu, ale coraz dłuższe były rozmowy telefoniczne. To, szanowni Państwo, tak jak się zadzwoniło do pana premiera, to półtorej godziny nie wyjęte. Trzeba było mieć świadomość, że najczęściej ja dzwoniłem tak po 22, bo to jeszcze był zwyczaj z czasów, kiedy byłem współpracownikiem. Pan premier w ciągu dnia, nawet jak był w domu, nie odbierał, bo tych telefonów było mnóstwo, ale po 22, 23, wtedy zaczęłam odbierać telefony i taka rozmowa to są 2 godziny o tym, co się w danym tygodniu wydarzyło. Ocen bardzo, naprawdę do końca bardzo, bardzo trafnych, bardzo celnych, jeżeli chodzi o bieżącą sytuację polityczną, o to, co się u nas w Polsce dzieje. A ostatnia rozmowa niestety była bardzo krótka, bo ja akurat byłem przed wyjazdem zagranicznym, takim dość długim, i zadzwoniliśmy. Ja zdałem relację, bo zmarł jeden z naszych bliskich znajomych. Panu premierowi zależało, żeby zajął się współuczestnictwem przy organizacji pogrzebu, wartą honorową i tego typu sprawami, które mają znaczenie może już nie dla samego zmarłego, ale dla tych, którzy uczestniczą w takiej smutnej uroczystości. Więc ja krótko zdałem relację, umówiliśmy się na spotkanie zaraz po moim powrocie. Na spotkanie, na rozmowę, bo mieliśmy takie bieżące sprawy polityczne do omówienia. Bardzo ważne pewnie z tamtej perspektywy, dzisiaj jak już się patrzy z perspektywy wieczności, zupełnie marginalne. No i tak się umówiliśmy na telefon. No i niestety jak przyjechałem już do Warszawy po 2 tygodniach, wiedząc, że jest pan premier w szpitalu, to w zasadzie już przyjechałem, to był ostatni dzień przed śmiercią. I tylko to rzeczywiście było tak, że był ostatnią osobą, którą jakby czekał, no, można powiedzieć, którą poznał, bo jeszcze zwrócił uwagę, kiwnął, mrugnął oczami. No i niestety już dzień później, bo takie mieliśmy podzielone, że będziemy dyżury prowadzili codziennie, żeby ktoś cały czas był przy panu premierze na kilka godzin przed śmiercią, to już niestety tylko była możliwość takiego, no, pożegnania się po prostu. Chociaż ja miałem przekonanie, że jeszcze to nie nastąpi. Zawsze ten moment jest za wcześnie, zawsze byśmy chcieli, żeby jeszcze dzień, jeszcze tydzień był ktoś bliski z nami. Taką premier był dla mnie osobą, więc no, tak to się zakończyło, ale miałem świadomość, że do końca byłem i że też w jakimś sensie pan premier na mnie czekał i mam nadzieję, że temu następnemu pokoleniu przekazał przez Antoniego Macierewicza, to trochę starsze, ale pokolenie dzisiaj już 70-letnie, później takiemu pokoleniu jak ja, i mam nadzieję tych młodych ludzi, którzy to zostali, przekazał jakąś cząstkę siebie i tych wartości, które wynosił to spotkanie, też na pewno w tym pomoże. Może ktoś z was zobaczy, że polityka może być piękna, że polityka może być dumna, że może być polityka romantyczna i polityka myśląca o Polsce ponad takie bieżące, drażliwe spory i interesy. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za przyjazd. Drodzy Państwo, no to jest świetna okazja, żeby rozpocząć rozmowę. Zapraszamy do zadawania pytań. Ja, jeżeli można było, nie wiem, jak my jesteśmy czasowo, dobrze, ale tą dyskusję, być może od tej pewnej oceny politycznej. Być może tu będzie szansa, jak będą pytania do pogłębienia tego, ale to jest bardzo ważne. Powiedzieliśmy o tym, jaki premier był na co dzień, jak się zachowywał, jaką był osobą, ale też to, co bardzo ważne, pan premier Olszewski w mojej ocenie, jeszcze pozwolił przetrwać, i tu są na pewno przedstawiciele tego środowiska niepodległościowego przez lata 90. Dzisiaj mamy u władzy Prawo i Sprawiedliwość, dzisiaj mamy rząd, który wydaje nam się realizuje to, na co my czekaliśmy przez lat 30 od upadku komunizmu, ale gdyby nie rząd pana premiera Jana Olszewskiego i gdyby nie pewien sposób myślenia, który wtedy przetrwał w takich ugrupowaniach jak Ruch Odbudowy Polski, to Jarosław Kaczyński nie byłby pierw poseł, a później nie założyłby Prawa i Sprawiedliwości. Jan Olszewski był takim depozytariuszem przez te lata 90, ale też, bo pewnie będziemy mówili trochę o rządzie, o kilku rzeczach chciałem powiedzieć, które są niedostrzegane, a które pokazują, że gdyby inaczej poprowadzić sprawy polskie w latach 90, to Polska by się wyglądała inaczej. Bo to rząd pana premiera Olszewskiego nie wstrzyma, ale inaczej poprowadził prywatyzację w Polsce. Nie było tego grabieżczego rozkradania majątku narodowego, którym uwłaszczali się często SBC lub ich protegowani, czyli tajni współpracownicy lub ludzie z ich rodzin, z nomenklatury partyjnej. Tylko jeżeli ta prywatyzacja wyglądała, to tak jak była prywatyzacja Fiata. Proszę zobaczyć, były 2 duże fabryki samochodów w Polsce. Fiata
i FSO na Żelaku, kiedy upadał komunizm. I dla mnie Jan Olszewski kojarzy się z tą prywatyzacją Fiata, która dzisiaj firma zatrudnia kilka tysięcy osób, jest jednym z najlepszych oddziałów tej zachodniej, niestety, no, ale tak się ułożyło firmy. A takim patronem FSO na Żelaku, pamiętam, był Lech Wałęsa, który mówił, tu będziemy i drugą Japonię, drugą Koreę i DU. Wtedy koreańska firma, która zasłynęła później z udzielania łapówek wszędzie na świecie i przez to został ten koncern podzielony, przejęła FSO. Z FSO dzisiaj mamy grunty, które są zarządzane przez jakąś dogrywającą spółeczkę. Z Fiata mamy firmę, która płaci podatki w Polsce i zatrudnia ludzi w Polsce. Druga rzecz, kwestia reprywatyzacji. To była sprawa, o której mówił pan premier Olszewski w latach 90., aby oddać tym, którym